rewolucja w medycynie trwa cały czas, od czasów Kopernika i co kilka lat w odpowiednich specjalnościach jest tak zwany skok kwantowy, który służy zdrowiu społeczeństwa, zdrowiu poszczególnych jednostek. W prewencji mamy olbrzymie osiągnięcia, które jest najważniejszą częścią medycyny, uważam. W interwencjach na sercu na przykład, w których ja uczestniczę, mamy skok kwantowy tak zwany co 5 lat. Jeśli chodzi o technologie, techniki, zaawansowane inwazyjne metody leczenia. Potrafimy ożywić ludzi, których 10-15 lat temu było to nie do pomyślenia. Choroby sercowo-naczyniowe, które są głównym powodem śmiertelności na świecie rozwiniętym gospodarczo, także w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, leczy się teraz bardzo dobrze. Zawały serca, które są główną częścią śmiertelności chorób naczyniowo-sercowych, leczy się inwazyjnie i bardzo skutecznie. Często mięsień sercowy, jeśli odpowiednio wcześnie pacjent trafi do środka wyspecjalizowanego, to będzie żył i żył dobrze i długo. Akademia Kopernikańska jest platformą do wymiany myśli, doświadczeń, a także współpracy ścisłej naukowej. Jak profesor Piebels powiedział w porannym wykładzie, rozmowy w kuluarach, na korytarzu dają dużo do myślenia i tworzą atmosferę naukową, gdzie można być wynalazcą później, można dochodzić do bardzo dobrych naukowych wniosków, naukowych wyników. Będziemy współpracowali ściśle. W tej chwili instytuty translacji medycyny, translacyjne medycyny tak zwane, powstają wszędzie. Także w moim ośrodku w Południowej Dakocie taki powstaje. I ten nasz instytut, który my będziemy prowadzili tam z kardiologii, będzie współpracował przez Akademię Kopernikańską z polskimi naukowcami, których znam wielu i są bardzo zacni.